Cześć, tu Sławek z zespołu ROT. Oprócz tego, że tworzymy muzykę, naszą zajawką jest historia. Ja na przykład pasjonuję się wrzesień 1939 roku i o tym właśnie będzie ten krótki film. Zapraszam. Należy zacząć od tego, że przed 1939 rokiem granica państwa polskiego przebiegała całkiem niedaleko Wejherowa, około 10 km. Najlepiej sytuację dzisiaj i wówczas obrazuje park, przez który się przemieszczamy, nazywany dzisiaj Parkiem Sztywnych, a kiedyś był to cmentarz ewangelicki. Przechodzimy z części cywilnej do części wojskowej, w której pochowano około 350 żołnierzy niemieckich, którzy polegli głównie 7 i 8 września w walkach o Wejherowo. Problem z historią września 1939 roku polega na tym, że często wrzucamy to do jednego worka z 1945, co obrazuje chociażby to, co stoi za mną, czyli rosyjski czołg T-34 na miejscu byłego cmentarza żołnierzy niemieckich, którzy polegli w 1939 roku. A my już za chwilę skakujemy do niemieckiego T-4 i lecimy w plener. 9 września, kiedy pierwszy pułk strzelców morskich szykował się do obrony Redy, do miasta wjechał na rowerach polski oddział, który za zadanie miał odstrzelanie z karabinu maszynowego tych budynków, które wywiesiły flagi hitlerowskie w celu godnego przywitania swoich wojsk w mieście. Dlatego, tak jak tutaj, do tej pory można zobaczyć, w których miejscach te flagi zostały wywieszone. Znajdujemy się na odcinku obrony miasta Wejherowa u wylotu szosy z Wejherowa do Ogowina. Za ten odcinek odpowiedzialny był Andrzej Chudy, który wówczas miał 20 z małym hakiem lat, więc bardzo młody człowiek, odpowiedzialna funkcja. Wszystkiego możecie się dowiedzieć z tej oto publikacji Gdynia 39, która dla mnie jest wręcz biblią. Można znaleźć w niej zbiór relacji uczestników walk, napisane w prosty sposób przez prostych ludzi, często szeregowych. Na uwagę zasługuje relacja właśnie Andrzeja Chudego, który w wyśmienity sposób opisał przebieg walk tutaj. W nocy z 7 na 8 września zaplanowany został polski wypad na zajmujących już wówczas wieś Gowino, 500 metrów stąd, Niemców. Skończył się kompletnym zaskoczeniem i sukcesem, ale przy tym myślę, że nadmienić należy fakt, że wchodzący Niemcy do kaszubskich wsi byli informowani przez ludność niemiecką, których Polaków trzeba zlikwidować z racji sympatyzowania z państwem polskim. Taka sytuacja odbyła się we wsi Gowino, o czym możecie przeczytać w Gdyni 39. Polecam również relację Aleksandra Pawelca, który właśnie taką sytuację, która miała miejsce we wsi Przetoczyno, pisał, gdyż był jej świadkiem, chowając się w krzakach po prostu. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Niemcy wówczas mieli na tyle przewagę technologiczną, jak i ilościową, że w zasadzie z góry obrona była skazana na niepowodzenie. Jesteśmy na polskiej ziemi. Tereny polskie, obsadzone przez Wojsko Polskie w 1939, z ładnym widokiem, którego niestety jeszcze nie widzicie, na tereny niemieckie, z którego to kierunku uderzała cała horda hitlerowskich najeźdźców. Tego zboża w 1939 we wrześniu już nie było. Zrobiony był z niego chleb, w który zaopatrywali się żołnierze polscy. Żołnierze niemieccy jedli inny chleb z innego zboża, przez co byli ogólnie inni. Dzięki, na razie. Niemcy dosyć szybko zorientowali się, że obrona w tym miejscu jest słaba
Jesteśmy cały czas na północy Sopiszyna i udało im się zdobyć te pozycje. Polski kontratak miał powodzenie i Polacy odbili te stanowiska. Zginął dowódca Paweł Pankał. Koniec końców pozycja ta została zdobyta przez Niemców, chociaż odbyło to się w ten sposób, że oprócz frontalnego ataku oddziały niemieckie zaszły obsadę tego odcinka od tyłu, wykorzystując lukę w polskiej obronie, nieobsadzoną lukę w rejonie jeziora Borowo. Chodząc po lesie możemy spotkać nietypowego przedstawiciela gatunku, człowieka z wykrywaczem. Wiadomo, jakie jest prawo w stosunku do wykrywaczy. Oczywiście to jest model rekonstrukcyjny, służący do chodzenia sobie turystycznie. Jedni chodzą z dziewczyną, inni z psem, on chodzi z wykrywaczem. Czasami coś się trafi, czasami nie. Przed chwilą wyszła łuska. Łuski wychodzą wszędzie, czy to w lesie, na polach, a niekiedy nawet na podwórkach. Jesteśmy turystycznie oczywiście i na nic więcej nie liczymy jak ta łuska. Ale możemy się pomylić. Jak zawsze. Chodźcie, pokażemy coś wam. Coś ciekawego. Leży lata lateczne. I na pewnie w najbliższym czasie zostanie zgłoszone odpowiednim służbom. Oczywiście. Znajdujemy się w parku miejskim w Wejherowie. Za nami dworek Kaiserlingów. Oczywiście przed wojną Kaiserlingów. A po naszej lewej stronie wzgórze, na którym umiejscowiono jedyne dwa działa, które wspierały cały nasz odcinek obrony swoim działaniem. I myślę też, że ta lokalizacja obok niemieckiej wpływowej rodziny, która w 20-leciu międzywojennym dużo znaczyła, nie była przypadkowa. Zachęcam do rozglądania się w terenie, ponieważ po dziś dzień polskie stanowiska są widoczne. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Wracając co do pozycji naszych dwóch jedynych dział, z pewnością Niemcy obawiali się zniszczeń dóbr kaiserlingowskich i należy nadmienić przewagę ogniową Niemców, która była ogromna, ponad 10-krotna. Także Polacy w uzbrojeniu odstępowali Niemcom totalnie. Na dole dworek Kaiserlingów, nazywany dzisiaj dworkiem Przebędowskich lub też Wejhera. Tu pozostałości w polskim stanowisku i okopy, w których zapewne żołnierze chowali się przed bombardowaniem czy też ostrzałem artyleryjskim. Oto kwatera wrześniowych żołnierzy, a tam daleko w pierwszym rzędzie wspomniany już Paweł Pankał, który zginął 7 września pod Sopieszynem. Za mną kompleks budynków, który zajmował 1 Morski Pułk Strzelców. Dzisiaj nadal jest to jednostka wojskowa. Z racji, że nie jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy historykami, czekamy na odzew od was, czekamy na uwagi, na uzupełnienie poruszonych przez nas tematów. Na pewno nie jest to ostatni odcinek o tematyce wrześniowej. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz do obejrzenia, zapoznania się z działalnością zespołu ROD. Znajdziecie nas na fejsie, na YouTubie. Sprawdźcie nas.